Paulina Łoszewska, zapraszam na kolejne wydanie Kętrzyn Dzień po Dniu. Najlepsi z najlepszych, czyli mistrzowie sportu wybrani. Nowy sprzęt w szpitalu. Na koniec Reszel w klimacie muzyki reggae. Niemałe emocji dostarczyła czwarta już edycja plebiscytu sportowego na najpopularniejszego sportowca, trenera oraz wydarzenie roku. Uroczysta gala odbyła się w kinie Gwiazda, a wieczór należał zdecydowanie do Macieja Wyszyńskiego oraz Huberta Wardaka. Nie od dziś wiadomo, że tych najlepszych i najsilniejszych w sporcie warto szukać w Kętrzynie. Za nami czwarty plebiscyt najpopularniejszego sportowca Kętrzyna, trenera i wydarzenie sportowe roku 2017 pod honorowym patronatem burmistrza Krzysztofa Hećmana. Wszyscy są na mnie zwycięzcami, wszyscy są ważni, jak mówię, od tej najbardziej niszowych dyscyplin, takich jak te aikido, o którym mówimy, a bardzo obok taekwondo i innych sportów walki bardzo atrakcyjna i dla młodych ludzi ciekawa, interesująca propozycja, po zapasy, które dzisiaj tu były także reprezentowane. Przy okazji dowiadujemy się, że Kętrzyn w dalszym ciągu rozbudowuje się, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, że także robi kolejne postępy w poziomie sportowym na tle innych gmin. Ja się szczególnie z tego cieszę, ponieważ w tym Kętrzynie spędziłem kilkanaście ładnych lat, reprezentując właśnie między innymi Kętrzyn i z przyjemnością tu zawsze wracam. Nie opuściłem żadnej gali. O tytuł najpopularniejszego sportowca walczyło aż 44 kandydatów. W mocnej dziesiątce znaleźli się Paweł Krawiec, Wojciech Rycenko, Mariusz Kirszyński, Patrycja Matuszewska, Marcin Łyczek, Roman Chodara, Antoni Korsak i Jolanta Chmielewska. Zaszczytny tytuł zdobył 15-letni Hubert Wardak. Od 4 lat wytrwale trenuje boks. Na swoim koncie ma m.in. brązowy medal Mistrzostw Polski, a także jest zwycięzcą międzynarodowego turnieju bokserskiego o złotą rękawicę Wisły w Krakowie. No, po prostu ciężka praca, dużo ćwiczeń, wytrzymałościowe, biegi. Wszystko składa się na co, nawet skakanka. Stawiam coraz wyższe cele. I realizuję je powoli, ale do przodu. Chciałbym się dostać na Mistrzostwa Polski, no i zdobyć złoto. Trójka najlepszych trenerów to Tadeusz Snopek, Jerzy Pruszyński oraz zwycięzca Maciej Wyszyński. Tym samym odebrał nagrodę za międzynarodowy turniej bokserski o Puchar Burmistrza Kętrzyna, czyli sportowe wydarzenie roku. Ja podchodzę z takim dystansem. Dla mnie być najpopularniejszym to też o niczym nie świadczy. Tylko motywuje mnie do jeszcze bardziej cięższej pracy. Dla mnie najważniejszy jest sukces moich podopiecznych oraz żeby zdobyć ich zaufanie. Bo uważam, że prawdziwy trener to też jest prawdziwy przyjaciel. Bo trener to jest tylko na sali, a przyjaciel jest też poza godzinami, prawda? Cały czas dbam przez tyle lat, żeby każdy mój podopieczny mógł mi zaufać na tyle, że nawet jeżeli przyjdzie na zajęcia, żeby mógł, jeżeli ma problem, żeby się zawsze do mnie zgłosił, żebyśmy mogli sobie normalnie, spokojnie porozmawiać i o to cały czas dbam. Uroczysta gala to nie tylko specjalne wyróżnienia. Dla każdego sportowca to przede wszystkim motywacja do dalszych zmagań i pracy nad sobą.
Myślę, że jako województwo rozpoczęliśmy wojewódzką galę sportu już lat 10 temu i w wyniku tego w tej chwili przynajmniej 30 kilka gmin robi takie gale. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ naprawdę jest to pokazanie się, spotkanie się z różnymi dyscyplinami, różnymi sportowcami, z różnymi kategoriami i szczególnie dotyczy to młodych, którzy w jakiś sposób mobilizują się do trudnego treningu potem. Każde miasto ma przed sobą różne wyzwania sportowe i ani my nie jesteśmy najlepsi, a na pewno nie jesteśmy, jak widać, mamy swój pewien poziom, mamy przed sobą pewne jakby nowe projekty, nowe marzenia związane chociażby z tym stadionem. Myślę o lekkoatletyce, to jest taka królowa dyscypliny. Chciałbym, żeby na tym nowym stadionie było takich kilka ciekawych eventów lekkoatletycznych i to niech będzie na razie tylko niespodzianką, po to, żeby zaszczepić w szkołach naszych podstawowych tą lekkoatletykę na najlepszym młodzieżowym poziomie, bo to jest jakby, nie patrząc, królowa sportu. Czasami się mówi obok gimnastyki, pływania, która wszechstronnie wpływa na rozwój sportowy każdego człowieka. Dodatkową atrakcją gali był występ studia wokalnego Sukces. Nowy sprzęt, nowe możliwości oraz lepsza jakość badań. Kętrzyński Szpital wzbogacił się właśnie o najwyższej klasy sprzęt endoskopowy. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom szpitala i dofinansowaniu unijnemu. Jak podkreślają lekarze, w końcu jest na czym pracować. To kolejny krok w stronę rozwoju szpitala powiatowego w Kętrzynie. Od teraz pacjenci bezpiecznie i na miejscu mogą wykonać jedne z ważniejszych badań. Wszystko za sprawą najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do badania endoskopowego, górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, jak również rewizji dróg żółciowych. Ponadto umożliwi to badanie układu oddechowego, czyli bronchofibroskopii. Ten sprzęt służy do badania endoskopowego drzewa skrzydłowego. Podobnie jak gastroskopia, oglądamy wtedy przewód pokarmowy, a tym bronchofibroskopem oglądamy tchawicę, oskrzela lewego płuca, oskrzela prawego płuca. Bardzo bezpieczne, bardzo wygodne dla pacjenta, także mu nic nie grozi przy tym badaniu. Inwestycja była potrzebna już od dawna, bo dotychczasowy sprzęt wręcz nie nadawał się do użytku. Przy okazji cała pracownia przeszła gruntowny remont. Stary sprzęt, no jak to w Polsce, używaliśmy, korzystaliśmy, ale on już przestał powoli, przestaje spełniać wszelakie, że tak powiem, oczekiwania. No. To są inne generacje sprzętów. Ten jest najnowszy i tamten jest trzech poprzednich generacji. Diagnostyka będzie szybsza i bardziej precyzyjna. Jednak przede wszystkim to szansa na rozwój młodych lekarzy, którzy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje. Na szczęście mamy w szpitalu młodych lekarzy, zarówno w oddziale chirurgii, jak i w oddziale chorób wewnętrznych. I naszym obowiązkiem i celem też jest nauczyć ich wykonywania tych badań, żeby szpital miał na kolejne lata kadrę lekarską wykształconą jak należy. Do tej pory badania wykonywano w Olsztynie bądź w Bartoszycach. Od teraz bez większych kolejek będzie można w Kętrzynie. Ulica Wiejska, czyli jedna z najdłuższych w Korszach, jak się okazuje, ma też długi problem. Od 29 lat mieszkańcy stale walczyli o jej remont. W minionym tygodniu droga oficjalnie otwarta, ale sprawa stoi gdzieś w połowie drogi. Istna droga przez mękę, trwająca 29 lat. Tak właśnie pani Grażyna opisuje w skrócie historię ulicy Wiejskiej w Korszach.
Wspomnę sobie lata początków, jak zamieszkałam przy tej drodze i miałam małe dzieci, to gdy odprowadzałam dzieci do domu, do przedszkola, musiałam zostawiać dzieciaczki w przedszkolu, a z butami szłam do mamy, która mieszkała po drugiej stronie ulicy, i tam myłam buty dzieci z błota, żeby można było zostawić w przedszkolu. Uciążliwa droga to problem również dla kierowców. Często, aby trafić do swoich domów, musieli zostawić auta na sąsiednich ulicach i dojść pieszo. Była też bardzo przykra niejednokrotnie sytuacja, gdy musiało dojechać pogotowie, bo dzieci były małe, mieszkają ludzie starsi, schorowani. Pogotowie też musiało się zatrzymywać na drogach utwardzonych i albo lekarze dochodzili, albo my, mieszkańcy, donosiliśmy potrzebujących pomocy do tych, którzy jej udzielą. Przez ten czas mieszkańcy wciąż deptali ścieżki do wszelkich możliwych władz. Szukanie ratunku zawsze kończyło się niepowodzeniem. Moglibyśmy dzisiaj złożyć, myślę, że segregator naszych próśb, bo każdy, kto zamieszkał, to po kolei próbował walczyć i deptaliśmy ścieżki do wszystkich możliwych władz o to, żeby nasze prośby zostały zrealizowane, nasze marzenia się spełniły. Czemu tyle lat? Myślę, że to wynika z polityki właściciela. A właścicielem jest powiat kętrzyński, więc gmina, kiedy mogła tylko, to chętnie się do tego dzieła dołożyła i dołożyliśmy, mówiąc szczerze, trochę więcej. I my jak gdyby byliśmy takim inicjatorem, bo lat temu, 5, wykonaliśmy projekt na tą przebudowę. I ten projekt musiał trochę czekać, ale w międzyczasie również zrobiliśmy razem z powiatem ulicę Słoneczną, zrobiliśmy razem z powiatem ulicę Zieloną, właśnie tu, w tym rejonie. I w tej chwili przyszedł czas właśnie na Wiejską. Mam nadzieję, że w tym roku dzieła dokończymy. Droga ma już nową nawierzchnię i oficjalnie została otwarta. Koszt przebudowy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej wyniósł ponad 394 tysiące złotych. Środki pozyskano z programu 50/50, czyli połowa z powiatu kętrzyńskiego, a druga z miasta Korsze. Spełniły się te marzenia, za co bardzo serdecznie dziękujemy władzom powiatu za usłuchanie naszych błagań, bo już tak to nazwę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy tę drogę, że z niej korzystamy. Jak długa ulica Wiejska, tak długa powinna być też radość mieszkańców. Problem w tym, że jest w połowie. W połowie zrobiona droga. Ten kawałek i oczywiście i ulica, która prowadzi do drogi również powiatowej Korsze-Równina. Więc no to jeszcze będzie trochę kosztowało. Ja myślę, że około 600 tysięcy trzeba będzie wydać, ale jesteśmy na to gotowi. Gotowość zapewniona, ale czy mieszkańcom wystarczy cierpliwości? Na zakończenie zaglądamy do Raszelskiego Zamku w klimacie reggae. Na scenie po rocznej przerwie wystąpił tam Damian Syjonfan, a obok artysty zagrał również raszelski zespół Pulse Generation. Raszelski Zamek do tych sennych zdecydowanie nie należy. Szczególnie gdy ma do czynienia z pozytywną energią i przekazem muzyki reggae. W miniony weekend wystąpił Damian Syjonfan. Artysta zdecydowanie wpisujący się w każde pokolenie, a jego muzyka śmiało wkracza do szerokiego grona odbiorców w całej Polsce. Potrzeba jeszcze raz, przy parku się zainstalujemy, niech się dowiedzą, że żyjemy. Muzyka taka, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie, jak się ją już usłyszy, więc może no nie jest też często grana w radiu. Teraz dzięki Kamilowi Bednarkowi coraz częściej Manolo też leci w radiu, także to się powoli zmienia, ale myślę, że to jest kwestia tego, że trudno nam dotrzeć też do ludzi, do takiej szerszej publiczności, no bo nie jesteśmy grani w radiach mainstreamowych, w takich większych jakichś rozgłośniach, więc to nie jest takie proste. Teraz jest bardzo dużo muzyki na świecie, ale myślę, że na przykład jak ktoś raz przyjdzie na mój koncert, to już zazwyczaj potem na niego wraca, więc no, tylko musimy dotrzeć do właściwych osób. A jeszcze tak na koniec powiem, że ja wierzę też w to, że tak jakby ta muzyka dociera do tych ludzi, do których ma dotrzeć, więc ci, którzy mają ją usłyszeć, to ją usłyszą na pewno. Co ciekawe, muzyka reggae buduje się już od kilkunastu lat solidnie właśnie w Reszlu. Efektem jest chociażby zespół Pulse Generation. Muzyka reggae w Reszlu. Ja bym się wcale chyba nie pomylił zbytnio, jakbym powiedział, że Reszel jest stolicą
reggae, przynajmniej w naszym rejonie, w Warmii i Mazur. Bo w Reszlu zespoły reggae, było ich chyba kilkanaście, no może kilkanaście to nie, ale około 10 na pewno w przeciągu lat od 94 do teraz. Spokojnie myślę, że było 10 kapel. Jak na tak małe miasteczko, to jest myślę, że ewenement w skali chyba kraju. Jak sami o sobie mówią, są zespołem grającym reggae dub z Zielonej Warmii, a ich muzyka jest prosto z serca. Rozmowy z artystami w kolejnych odcinkach programu Po Godzinach. To już wszystko na dzisiaj, a teraz specjalnie dla Państwa rekonstrukcja bitwy zimowej na Mazurach. Przypominam również o nowej emisji programów KTK, codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 18 i 9 rano. Szczegółowa ramówka na naszym kanale planszowym. Zapraszam również na program Za czy Przeciw jutro o godzinie 18 oraz Na Gorąco w najbliższy czwartek. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia. Lutego 1915 roku na bardzo szerokim froncie, tak naprawdę od Tylży zaczynając właśnie poprzez Węgorzewo, Giżycko i na Piszu kończąc. Tutaj na wysokości Giżycka oddziały niemieckie, przede wszystkim 11 Dywizja Landwehry, starły się stojącymi na froncie, można powiedzieć giżyckim odcinku frontu, oddziałami rosyjskiej 64. Rezerwowej Dywizji Piechoty, która pochodziła z 26. Korpusu Armijnego, a także ze strzelcami syberyjskimi z 8. i z 7. Dywizji Strzelców Syberyjskich. Celem było rozbicie całej 10. rosyjskiej armii generała Siversa. Manewr był wykonywany przez dwie niemieckie armie, a więc 8. Armia tutaj właśnie jest skoncentrowana na odcinku frontu między Węgorzewem a Piszem generała Belowa i nowo utworzona 10. Armia, która działała na północnym odcinku frontu i to ona miała wykonać przede wszystkim ten manewr oskrzydlający. Bitwa zakończyła się sukcesem niemieckim, ale głównie dlatego, że Rosjanie, można powiedzieć, że nie podjęli próby stawienia oporu, tym samym nie dali się wpuścić w pułapkę w postaci potencjalnego okrążenia. Widząc ofensywę, która ruszyła 7 lutego na północy, podjęli bardzo szybkie działania i wycofali się tak naprawdę z Prus Wschodnich, nie ponosząc
można powiedzieć, tak wielkich strat, jak to potencjalnie mogłoby być. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość i upamiętniając tę datę, chcieliśmy zrobić inscenizację zimowych walk. Takich walk z okresu I wojny światowej zimowych w Polsce jeszcze nie było. I to jest właśnie powód, dla którego chcemy przypomnieć wszystkim mieszkańcom i turystom, którzy tutaj się do nas zjeżdżają, że kiedyś były bardzo istotne wydarzenia, które dziś musimy, o których musimy pamiętać i świętować. Wiele osób, tych szczególnie młodszych, nie wie, ile zawdzięcza poprzednim pokoleniom. A to trzeba przypominać, to trzeba kultywować, by nowe pokolenia miały tę wdzięczność do poprzednich pokoleń za to, że odzyskaliśmy niepodległość, że jesteśmy Polakami i że mieszkamy w wolnej Polsce. Historię zawsze warto kultywować. Często zapominamy o pewnych rzeczach, które były bardzo ważne i rzutują na dzisiejsze czasy. A to jest jednak część naszej spuścizny, naszego dorobku, naszych przodków. To są rzeczy, które też budowały państwo polskie. No, paradoksalnie tutaj akurat będzie starcie wojsk rosyjskich z pruskimi, ale jednak odzyskaliśmy niepodległość po zakończeniu I wojny światowej. Jest to bardzo ważne wydarzenie, które miało też miejsce tutaj u nas. Warto je pokazywać ludziom, że u nas też ta wojna się toczyła. Jest to naturalne wpisywanie się w historię miasta wokół Twierdzy Bojen i Towarzystwo Miłośników Twierdzy Bojen, kiedy robiło tę dużą inscenizację letnią, wymyśliło po prostu, że trzeba zrobić też zimą, no bo zimy ostatnio są takie, które sprzyjają tego typu wydarzeniom. Jednocześnie pokazujemy kawałek historii regionu, pokazujemy pasję ludzi, no i budujemy cały czas ten produkt turystyczny, jakim jest Twierdza Bojen. Przy okazji oczywiście we współpracy z gminą Giżycko, z brygadą, bo w końcu Giżycko jest miastem garnizonowym. Dzisiaj jestem sanitariuszem Armii Carskiej, przydzielonym tutaj na front do ratowania rannych oraz chorych. Dzisiaj miałem okazję uratować 2 ludzi. Kolejnych 5 niestety, których zastałem, nie dałem rady. To jest, poza tym, że zabawa, oczywiście jakiś element pasji. Też musi w tym być, żeby poprawnie otworzyć sylwetkę żołnierza którejkolwiek z armii walczących w przeszłości na polskich ziemiach. Trzeba mieć zarówno wiedzę pewną ogólną dotyczącą historii oręża, historii tak zwanej barwy i broni, historii umundurowania i wyposażenia, ale też w przypadku odtwarzania jakichś konkretnych sylwetek, takich bardziej wyspecjalizowanych, również wiedzę szczegółową. To musi wiązać się z pasją, dlatego że niekiedy spędza się długie godziny na przeszukiwaniu materiałów źródłowych, czy to w bibliotekach, czy w internecie, tak aby poprawnie móc odtworzyć poszczególne elementy wyposażenia. To jest pasja, to jest styl życia, to jest też coś takiego, co bardzo trudno określić. To są spotkania z przyjaciółmi, a każdy wybiera sobie jakiś sposób spędzania czasu. No jedni spędzają go, nie wiem, w pubie, w restauracji, spędzają go, nie wiem, na nartach, na łyżwach, a my spędzamy go w swoim gronie na tego typu imprezach jak w Giżycku. Impreza dla miasta, jakieś wydarzenie, czy nawet dla dzieci można przyjść, pobawić się, odstresować. Ja bym jak najwięcej robił takich imprez w Giżycku. Ogólnie mogę powiedzieć, że impreza była udana, organizatorzy naprawdę się bardzo dobrze spisali. Fajnie jest obejrzeć coś, co się dzieje tutaj w Giżycku. I stroje na pewno, stroje robiły duże wrażenie. Dzisiejszy piknik w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka to jednak nie tylko i wyłącznie wprost nawiązanie do wydarzeń związanych z bitwą zimową. Przygotowaliśmy również szereg innych atrakcji, które czekają zarówno na dorosłych, jak i na dzieci. Mamy również coś interesującego dla ducha. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy konkurs Przegląd Pieśni Legionowej. Teraz to rozszerza się jakby formuła na przegląd pieśni patriotycznej. 19 wykonawców w sensie indywidualnych, ale i również zespołowych, a więc będzie naprawdę fantastyczny przegląd pieśni patriotycznej polskiej. No i oczywiście to, co jest finałem naszych pikników na otwartym powietrzu, jest oczywiście wspólna strawa, posiłek przy ognisku w Lesie Miejskim, kiełbaska, barszczyk, jako takie można powiedzieć zwieńczenie naszej wspólnej zabawy, ale i też również forma rozgrzewki.
Pod przykrywką Anna Fitz, Krystyna Ziejewska. Witamy. Aniu, mam nadzieję, że dzisiaj nie jesteś uzbrojona. Nie, skończyłam z tym. Jestem tutaj z Tobą. To cudownie, gotujemy. Gotujemy, ale bardzo nas cieszy, że podobał się Państwu nasz pierwszy odcinek, nasze pierwsze spotkanie, prawda Krysiu? Tak, jesteśmy naprawdę zadowolone. Mnóstwo miłych komentarzy, kilka ciepłych maili. Dziękujemy. Z przyjemnością gotujemy dzisiaj kolejne potrawy. Krysiu, w takim bądź razie, co dzisiaj pod przykrywką? Dzisiaj pod przykrywką gęś, tym razem uda gęsie. Uda gęsie przygotujemy metodą konfit. Konfit ładnie brzmi, dosyć tajemniczo i groźnie, szczerze mówiąc, dla mnie takiego amatora. Bardzo prosta za to metoda. Konfitowanie, gotowanie w tłuszczu. W tłuszczu gęsim bądź kaczym. My oczywiście gotujemy tylko i wyłącznie w tłuszczu gęsim. Do udek konfitowanych przygotujemy lekką sałatkę z dodatkiem owoców i jabłek, które ugotujemy w dosyć specyficzny sposób. A na przystawkę proponuję burgery z gęsi, czyli tak zwane gęśburgery. Czyli taki ukłon w stronę naszych najmłodszych widzów. Bierzmy się za uda, bo wymagają trochę czasu, więc musimy je szybciutko przygotować i gotować. Bo ta metoda konfit, Krysiu, to gotowanie w tym tłuszczu ile trwa? Trwa 3 godziny. Gęś praktycznie potrzebuje zawsze 3 godziny. Niektórzy twierdzą, że gęś piecze się lub gotuje w zależności od jej wagi. Aha. Nieprawda. Z praktyki życiowej wynika, że gęś gotuje się średnio 3 godziny. Czy to jest małe udko, czy to jest cała duża gęś, żeby było miękkie, rozpływające się. 3 godziny. Udka należy natrzeć przyprawami. Sól, pieprz standardowo? Sól, pieprz, tym bardziej, że to będzie gotowane w tłuszczu, więc proponuję zbyt wiele innych przypraw nie dodawać, żeby po prostu się nie przypaliły w tym tłuszczu. Nacieramy tą gęś pieprzem i solą. I też pamiętajmy o tym, że mięso natarte przyprawami, solą, pieprzem najlepiej jest, kiedy poleży kilka godzin. Ja zazwyczaj w swojej kuchni, jak przygotowuję gęsinę, mięso nacieram przyprawami dzień wcześniej. Dopiero kolejnego dnia gotuję. My na to czasu nie mamy, więc przygotujemy takie, na pewno też będzie niezwykle smaczne. Układamy udka w garnku. Proszę Aniu, ułóż oba na dnie. No właśnie, skórką? Tak, bardzo dobrze to zrobiłaś. Nie, odwrotnie, skórką do góry. I tak przygotowane udka zalejemy tłuszczem gęsim. Ale zanim to zrobimy, to takie zioło, które świetnie pasuje do gotowania w tłuszczu, się w ogóle nie przypala, to jest właśnie rozmaryn. Więc poproszę Cię, żebyś dorzuciła kilka gałązek rozmarynu. Na ten garnek ile? Nie wrzucić, tak? Po prostu. 3-4 gałązki, będzie niezwykle aromatyczne to mięso. Dobra. A to się na pewno rozmaryn nie przypali. Dlatego mam nadzieję, zawsze do konfitowania, pieczenia. Mam nadzieję, że nasi widzowie zapisują wszystko po kolei, co my robimy. Kolejny przepis do Waszej książki kucharskiej. Udka są zalane tłuszczem. Zalane są tak, żeby całkowicie były przykryte. Ustawiamy na maszynce naszej. Włączamy. I powolutku ma się teraz gotować. Jak się tłuszcz zagotuje, to wtedy zmniejszamy dopływ ciepła, żeby powolutku się to gotowało, ale to ma trwać 3 godziny. No dobrze. Czyli co? Po robocie? No, została nam przystawka i sałatka. Ale nasza sałatka będzie właśnie, mówiłam, z ciekawym dodatkiem. Dodamy do sałatki jabłka, ale jabłka ugotujemy w winie i soku wiśniowym, żeby były też takie świetnie pasujące do gęsiny. Brzmi pysznie. Krysiu, wstawiłyśmy udka. Mówisz, że muszą gotować się 3 godziny. Gotują się. Spójrz, Aniu, zagotowało się. W tej chwili zmniejszam troszeczkę dopływ ciepła, bo nie musi się to mocno gotować, tylko bardzo leciutko i gotuje się pod naszą ulubioną przykrywką. Okay, co powolutku. Dalej? Przygotujemy sobie jabłka, które posłużą nam do zrobienia sałatki. No ale co, wystarczy je obrać, pokroić? Obieramy jabłuszka, wydrążamy z nich środek. Czyli bez skórki, tak? Bez skórki obieramy. To znaczy nie, Aniu, wiesz, ja bym proponowała troszeczkę inaczej obrać te jabłuszka. Wiesz, żeby ładnie one wyglądały, rozumiem. To połówki robimy. Wtedy się nie rozgotują, bo jeżeli połówki wrzucimy do wina i zagotujemy, to one będą miały odpowiednią konsystencję. Będą takie dosyć twarde, nie rozpadną się nam. A podzielone na zbyt małe cząstki mogą się rozpaść. Mus gotowałyśmy w poprzednim odcinku, teraz nie potrzebujemy. Nie, teraz mają być właśnie całe, mamy wydrążyć gniazda nasienne
I tak przygotowane jabłuszko układamy w garnku. Zrobimy sobie takie ze cztery połówki. I takie jabłka można dodać do? Właśnie my je dodamy do sałaty, która będzie przystawką do udek konfitowanych. Będzie to lekka sałatka. Dlatego robimy jabłka, że owoce świetnie łączą się z gęsiną, świetnie do niej pasują. To jedyny rodzaj mięsa, do którego zawsze przystawki przychodzą mi do głowy, z powidłami, z owocami. One bardzo ładnie się komponują. O, nawet udało mi się, zobacz. Bardzo ładnie. Tak jak dzieci robią sobie takie zawody, kto? Ja już sobie pozwolę wlać do tego czerwone wino. Wlewamy czerwone, wytrawne wino. A te jabłka to lepiej, jeżeli są słodkie, czy takie też kwaskowe? Kwaskowe dużo lepiej smakują. I jabłka twarde najlepiej, wtedy też się nam nie rozpadną. Dobra. Dolałyśmy trochę czerwonego wina, ale żeby wzbogacić smak tych jabłek, ja dolewam jeszcze zawsze odrobinę soku z wiśni. Bardzo ładnie to razem komponuje się i pasuje. Pewnie będą też pięknego koloru. Znacznie ładniejszy kolor będą miały i do końca, żeby były jeszcze aromatyczne, dodajemy do nich kilka goździków. Jeśli ktoś lubi, możemy tutaj dodać też gwiazdki anyżu. Ja akurat uważam, że goździki świetnie tutaj będą pasowały. Tak, wyglądają. Tak wyglądają, zanurzone. I te jabłka należy tylko zagotować. Zagotować, odstawić, żeby one wypiły ten sok i nabrały pięknego koloru. No i wystygły, aromatu. Żebyśmy... Wystygły, wtedy dopiero możemy używać je do sałatki. Okroić je tak, do sałatki. Stawiamy jabłuszka. A kolejna rzecz, jaką przygotujemy, to zajmiemy się przygotowaniem gęsiburgera. No, burgery są teraz bardzo modne, prawda? Tak, tak. I w ogóle młodzież bardzo uwielbia burgery i dzieci, także myślę, że to jest świetna propozycja, bo ten burger będzie całkiem zdrowym, fajnym i smacznym jedzeniem. Nie będzie się kojarzył z niczym, co jest takie naprawdę ciężkie i niezbyt zdrowe. No dobrze, to mamy pierś z gęsią. Użyjemy piersi gęsiej. Z tej piersi gęsiej, Aniu, poproszę, żebyś wycięła połówkę. Już wiesz, żeby uwolnić to mięso, to trzeba naciąć wzdłuż mostka. I ja będę to mięso mieliła. I jeżeli chodzi o burgery, mięso gęsie, żeby nie było twarde, było dobre, dodaję zawsze kawałek skóry. Ale żeby to się ładnie komponowało i soczyste były te kotlety, to mam swój taki patent na to, że do surowego mięsa dodaję zawsze kawałki pieczonego mięsa. I tu mi zostały właśnie kawałki pieczonej gęsi. Więc zmielimy kawałki pieczonej gęsi, a dopiero później dodamy do tego kawałki surowej. Czyli pierś tak. Razem ze skórą. Razem ze skórą, może tej skóry jest trochę za dużo, możemy nie całą skórę dodać, całą troszeczkę jej odciąć i możemy zaraz zacząć mielić. Poproszę cię, żebyś drobniutko pokroiła to mięso, a ja już zacznę mielić. Gotują się udka, skończyły gotować się już jabłka w winie i w soku wiśniowym. Ależ jabłka, wyglądają. Te jabłka powinny teraz się ostudzić, powinny być zimne, bez sałatki. Ale wyglądają przepięknie. Póki co niech sobie stoją i dalej piją ten smak z wina i z soku wiśniowego. Zajrzyjmy, co tutaj się dzieje. Udka bardzo powoli się gotują, spójrz, Aniu. Widzisz? Pamiętacie? 3 godziny. I na takim bardzo wolnym ogniu, gorąca ta pokrywka, odstawiam z powrotem. Przygotowujemy gęsiburgery. Mamy zmielone mięso z piersi gęsiej, z dodatkiem mięsa pieczonego. No właśnie. I co? Burgery przyprawiamy w ulubiony sposób. Gęś jest takim mięsem niezwykle aromatycznym, więc proponuję dodać sól i pieprz i odrobinę mielonej kolendry. Dla smaku, ale oczywiście te przyprawy mogą być takie, jakie ktoś lubimy, lubi, prawda? Jeżeli lubicie majeranek, można dosypać majeranek, czyli można dodać do tego szalotkę. Sól. Sól, pieprz, a tu mamy odrobinę kolendry. Tradycyjne kotlety przygotowuje się z dodatkiem wody, z całym jajkiem, z odrobiną bułki. Nie, burgery robimy z tłustym mięsem, żeby ono ładnie puściło nam ten sok. Dodaliśmy mięso pieczone, żeby były bardzo soczyste. A do środka dodajemy tylko żółtko.
Dobrze. Żółtko spowoduje, że burgery nie będą twarde, prawda? I za bardzo nie będzie tam masa. Czyli bez białka, tak? Bez kolejna białka. Gwiazdka, proszę tak. Zapisać. Dodajemy do burgerów. Na taką ilość jedno żółtko wystarczy. Gdyby tego mięsa było więcej, moglibyśmy dodać dwa żółtka. Więc ja idę po patelnię, a ty, Aniu, możesz to wymieszać. Dobra. Dobrze wyrobić, wymieszać to mięso, żeby się wszystkie składniki ładnie połączyły. A ja zmykam po patelnię. Rzeczywiście, Krysiu, klei się to mięso. Ładnie się skleiło. Można teraz uformować takie płaskie, okrągłe kotlety, które będziemy układali na patelnię. Ja już rozgrzewam patelnię. Burgery smażymy na dużym ogniu. Też, żeby szybko krótko, mięso się zamknęło. Szybko, tak? Możemy później je zostawić na patelni, żeby doszły, żeby to ciepło się ładnie rozprowadziło po całej patelni, po całym mięsie. A słuchaj, lepiej smażyć na patelni, czy takim, wiesz, znanym sposobem na grillu na przykład takie burgery? Generalnie burgery z wołowiny dobrze jest przygotować, dobrze przygotować na grillu. Natomiast mięso dodałyśmy celowo tutaj, żeby było soczyste, gęsie. Dodałyśmy dość dużo tłuszczu gęsiego, więc lepiej będzie smażyć je na patelni. Burgery z gęsiny. Natomiast burgery typowo wołowe rzeczywiście fajnie jest zrobić na grillu. Takie garden party, świetna potrawa dla naszych gości. Na patelnię dodam, została nam tu odrobina tłuszczu gęsiego tylko po to, żeby na początek to mięso nam się nie przykleiło, nie przywarło. Jak się dobrze rozgrzeje patelnia, dopiero będziemy układali na tym burgery. Możesz, Aniu, już przygotować. W porządku. Bardzo ładne. Po prostu jestem zbudowana, jak pięknie robisz te burgery. Jestem w czymś dobra w kuchni. Komplement, Krysiu, od ciebie to naprawdę. Wielka nagroda. Możemy musimy się rozgrzać. Ułóż na razie tutaj. Dobra. Lubisz takie wakacyjne pikniki? Takie letnie wypady gdzieś za miasto? Lubisz tak odpoczywać? Ja mieszkam za miastem. Odpoczywam w domu. Wracam z pracy i jestem zawczasach. Codziennie. O, to super. Ale bardzo lubię właśnie takie spotkania przy grillu, grillowanie. Takie właśnie krótkie, fajne. Potrawy, które szybciutko się przyrządza. Grill daje to, że szybciutko piekamy z jednej, z drugiej strony i to danie już jest gotowe. Gęś burgery ułożymy ostrożnie na patelni. Postaram się, Aniu, nie zepsuć tego, co tak ładnie zrobiłaś. Bardzo miła jesteś. Mięso jest właśnie takie mięciutkie. Dzięki temu, że ma dużo tego tłuszczu gęsiego w sobie. Ten tłuszcz w czasie pieczenia się szybciutko wytopi, bo jak pamiętamy, tłuszcz gęsi ma dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszcz gęsi, kiedy jest nieoszukany, potem możemy poznać, że w temperaturze pokojowej przyjmuje postać płynną. Aha. Nie jest nigdy stały, tylko płynny. Jeżeli mamy płynny tłuszcz, to wiemy, że jest to prawdziwy tłuszcz gęsi. Krysiu, ja muszę pokazać naszym widzom te jabłka ugotowane w czerwonym winie i w soku wiśniowym. Niech nikogo nie zmyli, że to buraczek, bo to jest pyszne jabłko, najlepiej kwaskowe, tak jak powiedziała wcześniej Krysia. Także za chwilę te jabłka dołączą do naszej sałaty. Pamiętajmy też, że jak gotujemy takie jabłka, żeby nie przesadzić czasem gotowania, te jabłka zagotowujemy i zostawimy w tym sosie, po to, żeby one napiły się tego wina, a jeżeli zbyt długo będziemy gotować, one się rozpadną. Jasne. Nie o to nam chodzi w sałatce. Nie o to nam chodzi. Powiedzmy takim amatorom w kuchni jak ja, ile te burgery na tej patelni muszą skwierczyć? 3 minuty z jednej strony, 2 minuty z drugiej strony. Wyłączamy dopływ ciepła i zostawiamy, żeby równo rozprowadziło się ciepło po burgerze. Nie będą za tłuste, smażenia, będą leżały w tym tłuszczu? Nie, ten tłuszcz wycieknie. Ten tłuszcz wycieknie z nich. Bo przecież udka też gotujemy w tłuszczu gęsim, a później je wyjmiemy, osuszymy i ono świetnie do jedzenia. Nie będzie się czuło tego tłuszczu wcale. Dobre. To samo jest z burgerami. Bardzo krótko z jednej, z drugiej strony i będą gotowe. A my, żeby nie tracić czasu, może być bułka. Może coś na temat właśnie tej bułki, bo przecież dobry burger to nie tylko dobry kawałek mięsa, ale także dobra bułka i dobre dodatki. Ty, Krysiu, proponujesz bułki własnego są, wypieku. Tak, ręczna robota, widzowie. Proszę, zobaczcie. Wyglądają trochę jak purchawki. A właśnie, wiesz, z czego jest ta posypka?
Wiesz co, to jest kasza. Kasza jaglana, brawo. Nie dość, że jest posypane to kaszą jaglaną, to kasza jaglana też jest w środku tych bułek. Aha. Dodajemy troszeczkę mąki, zmielonej kaszy, tak? A dlaczego? Jaglanej. Po to, żeby poprawić walory smakowe tego i też wartość i jakość, bo kasza jaglana wiemy, że jest świetnym dodatkiem do jedzenia też głównie ze względu na swoje zalety, prawda? Jest prozdrowotna, jakby nie było. No tak, i mogą sięgać po nią osoby, które nie tolerują glutenu na przykład. No ale żeby bułeczka była też bardzo pulchna, to musi też mieć mąkę pszenną, żeby ładnie nam urosła. Oczywiście do tego dodajemy też drożdże. Ja już przewracam burgery na drugą stronę. Spójrz, Aniu, one się właśnie ładnie usmażyły. Krysiu, to może ja już zacznę kroić bułki, dobrze? Tak, możesz, bo one za chwileczkę będą gotowe. Pamiętajmy o tym, żeby za długo nie smażyć burgerów. 3 minuty z jednej strony, 2 minuty z drugiej i to wystarczy. No, no, byłyby twarde i spalone. Przecież byłyby nie twarde, na niedobre, zależy, a właśnie jak postoją troszeczkę na ciepłej patelni, to ładnie dojdą w środku, a jeśli nawet to mięso będzie odrobinę różowe, to tak się jada gęsinę. Podobnie jak wołowinę. Często też się smaży na przykład pierś na różową. Mhm. I teraz dodatki. Myślę sobie, Kresiu, że właśnie taki burger ze zdrowym mięsem i z warzywami, które tutaj za chwilę schowamy, to dobry sposób na to, żeby nasze dzieci jadły warzywa po prostu. Tak, myślę, że w takim burgerze będą świetnie smakowały. Za chwileczkę ułożymy tutaj te burgery. Proponuję, żebyśmy też nie dodawały sera. Mięso gęsie samo w sobie już jest na tyle energetyczne, ma tyle kalorii, świetnych walorów, że możemy bezpośrednio położyć na bułce. Ułóż może, proszę, Aniu, jakieś kawałki sałaty. Ja już pokroję ogórki kiszone do tego, pomidory, krążki cebuli, jak ktoś lubi. I nasze burgery będą gotowe. Oczywiście możemy do takiego burgera też zrobić sos, ale ja myślę, że jak dodamy dużo warzyw, to niepotrzebnie jest dodawać jakichś tam dodatkowych, niepotrzebnych. No soczysty burger zastąpi ten sos. Tak, jednocześnie tak. Nasz gęsi burger będzie po prostu zdrowy. Tak, ale jeżeli ktoś bardzo lubi taki burger z sosem, to proponuję zrobić taki sos na bazie jogurtu z odrobiną majonezu, z zielonym szczypiorkiem, czosnkiem. Można to zblendować i takim sosem można polewać te burgery. Czyli też robimy sami, nie kupujemy w sklepie, nie idziemy na łatwiznę, tylko parę minut w naszej kuchni i będziemy mieli gotowy sos do burgera. Krysiu, widzę, że kroisz ogórki kiszone, pomidory. Czy coś jeszcze? Może przygotuję, pomogę? Krążki cebuli jeszcze proponuję, żebyśmy ukroiły do tego. Może tak, słusznych rozmiarów cebulę. Dobrze. Znasz sposób na to, żeby nie płakać przy krojeniu cebuli, Krysiu? Tak, cebulę można odbierać pod bieżącą wodą, często myjąc, płucząc ręce i wtedy. Mało tego, znam jeszcze jeden sposób na cebulę, żeby spożywać ją bez żadnych takich kłopotów trawiennych, tak? Ona często powoduje wzdęcia. Może to nie jest najlepszy sposób, powoduje, że wszystkie olejki eteryczne się z niej uwolnią, ale ja często jak smażę cebulę, dolewam odrobinę wody. I wtedy wraz z wodą te wszystkie substancje, które powodują wzdęcia, odparują, a tą cebulę można całkowicie bez grzechu swobodnie jeść, nie obawiając się niczego. Same walory cebuli są już takie, że warto na pewno ten grzech popełnić, żeby była fajna, dobra i nie powodowała jakichś sensacji. Burgery doszły pięknie. Wlewałyśmy tylko odrobinę tłuszczu na patelnię. Proszę, ten tłuszcz cały się, Aniu, zobacz, wytopił. Rzeczywiście. Jest dużo tłuszczu w tej chwili, a burgery, zobacz, bardzo fajnie wyglądają. Nie są kapiące tłuszczem. Cały nam ten tłuszcz gęsi ładnie wypłynął. Są pulchne, nie są płaskie, jak to czasem tak, można zobaczyć. Nakłuwamy i proszę, wycieka soczyste. Ładny sok. Mhm. On nie jest różowy, czyli one pięknie nam doszły, usmażyły się, tak? I są bardzo soczyste te burgery. A taką moją sztuczką na to, żeby burgery były soczyste, to jest właśnie dodatek tej skóry, troszeczkę, która i tak się wytopi, a druga rzecz to zawsze dodaję odrobinę pieczonego mięsa do mielenia. I to powoduje, że to mięso jest soczyste, smaczne, apetyczne. Układam, tak? Tak. Po kotlecie na każdym. Jeżeli ktoś nie zapisał, to my wszystkie przepisy, które przygotowujemy tutaj,
też będziemy umieszczać na naszej stronie na Facebooku. Warto tam zajrzeć. Dodajemy, Krysiu, pomidora. Dodajemy pomidora. Proponuję na pomidora ułożyć krążek cebuli. Dobrze. A ja od razu bezpośrednio na tym ułożę ogórka kiszonego, który też kisimy sami, prawda? Mhm. To najprostsza rzecz i najsmaczniejsza, jaka może być, to w domowej spiżarni kiszone ogórki. Takie naturalne, prawdziwe, jak robiły nasze babcie, tylko z dodatkiem soli, kopru. I smakują i najlepiej. Oczywiście, żeby potem nasz burger się nie rozpadł. Wyglądają jak muchomorki, prawda? Tak. Tylko są zdrowe, nie proszę trujące. Bardzo. O. I jeszcze jeden się zmieści. Także polecamy takie dania. Wyglądają przepysznie. Krysiu, przygotowałyśmy już burgery. Chyba już także doszły nasze udka. Pod przykrywką też jest wszystko w porządku. Okay. Właśnie się pięknie ugotowały. Zmieniły kolor. I na co chciałam Ci zwrócić uwagę, zobacz, rozmaryn jak fajnie wygląda. Pięknie to pachniało w czasie gotowania i ten rozmaryn widać, że nic się z nim nie stało. Nadał tylko dużo aromatu. Przypalił się, wygląda fajnie. Co musimy teraz zrobić z naszymi udkami? Udka wyjmujemy z tłuszczu, położymy je na talerzu na ręczniku papierowym po to, żeby osączyły się z tłuszczu. No tak, nie zależy nam na tym, żeby po całym talerzu pływał tłuszcz. A my możemy już przygotować sałatkę, z którą podamy udka. Kawałki sałaty ułożymy, dodamy do tego owoce, nasze jabłuszka i danie będzie gotowe. Udko muszę bardzo delikatnie i ostrożnie wyjmować z tłuszczu, ponieważ ono jest wręcz po tym czasie rozpadające się. Ono widać nawet, że jest mięciutkie gołym okiem, prawda? Krysiu, a powiedz, czy do takiego mięsa, do takiego udka konfit lepiej podać kaszę, ziemniaki? Co proponujesz? Świetnie komponuje się kasza. Na przykład jaka? Kasza pęczak proponuję. Jeżeli kaszę pęczak ugotujemy z dodatkiem soku z buraków z kolei, będzie miała piękny kolor. Ale może nie zdradzajmy, bo to na pewno zrobimy jeszcze kiedyś. Pokażemy, jak przygotować taki dodatek. A może nasi widzowie nam podpowiedzą, no jak oni podali swoje udka konfit. Przypominam, czekamy na zdjęcia, nagrody czekają. Ale jak widzisz, porcja jest na tyle słuszna, że można najeść się takim udkiem konfit z odrobiną sałaty. Tym bardziej, że przystawka też jest dosyć solidna dzisiaj. Dobrze. Udka się osączają. Mamy sałatę. Co do niej teraz? Do sałaty dodamy nasze jabłka. Wystudziły się. Jabłka pokroimy w półksiężyce. One ładnie wyglądają w środku, jak się przetnie, tak? Zrobiła się ładna otoczka czerwona z wina i soku. Rzeczywiście są twardawe. Są, tak. Dadzą się ładnie kroić, nie rozpadają się. I te jabłuszka dodajemy do sałaty, układamy w sposób dowolny. Do tego możemy jeszcze dodać kilka owoców, a mamy tutaj, widzę, maliny, truskawki, też będą się świetnie komponowały. Lato na talerzu. Lato na talerzu. Ja już przełożę obok tej sałaty uda, a Aniu ułożysz pewnie jeszcze kilka owoców. Tak. Takie udka można jeszcze polać dodatkowo sosem. Do takiego sosu można wykorzystać wino, w którym gotowały się jabłka. Należałoby to wino odparować, zredukować i na koniec, po zredukowaniu do połowy objętości tego płynu, należałoby wkręcić troszeczkę zimnego masła. My już nie chcemy tutaj przesadzać z kaloriami, więc zjemy takie udko, też jest wyborne. No tak, jeszcze mamy burgery, mamy więc jeszcze nie przesadzajmy. Nie przesadzamy. Na drugi talerz znowu układam słuszną porcję. Wiesz co, Krysiu, tak Ciebie słucham i to teraz Ty strzelasz do mnie po prostu przepis za przepisem. Strzelasz do mnie przepisami. Ale Ty też do mnie strzelasz, bo powiedziałeś, że Ty przywieziesz dzisiaj sos do naszej sałatki. I jestem ciekawa, co to będzie. Może Cię zaskoczę. Niestety nie zrobiłam go sama, ale znalazłam go. Jest naprawdę wyjątkowy, zobacz. Mhm. Jest glazura. To glazura balsamiczna o smaku żurawiny. Idealnie właśnie doskonała do mięs, sałatek. I pewnie będzie pasowała też do samego udka. Ja mówiłam, że może było przygotować sos z tego wina, ale ta glazura chyba też będzie pasowała. Zobacz. Mhm. Proponuję też troszeczkę dodać do mięsa. Pachnie wyśmienicie.
Można różnie, jakimś takim ciągiem. Wygląda fantastycznie. Bardzo miło tu przyjeżdżać do Ciebie, do Iławy. Państwo dzięki nam są też tutaj w Twojej restauracji. A to gęsi burgery i konfitowane udka z sałatką. To właśnie dzisiaj było pod przykrywką. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy.